Otwieram sesję 8 kadencji Rady Gminy Adamówka. Witam Państwa serdecznie. Witam Edwarda Jarmużewicza, Przewodnicząca Gminy Adamówka. Witam Panią Annę Skórską, Skarbnika Gminy. Witam Panią Malinę Misiąg, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce. Witam serdecznie Panów Radnych. Witam Panią Sołtys i Panów Sołtysów. Witam również Panią Protokolan, jak również pracownika obsługującego Radę Gminy od strony elektronicznej. Stwierdzam, że na stan 15 radnych obecnych w tej chwili na sali jest 12, a więc spotkanie jest prawomocne. Rada może podejmować uchwały i inne ważne decyzje. Przedstawiam porządek obrad. A więc jako punkt pierwszy otwarcie sesji, punkt drugi stwierdzenie prawomocności obrad, punkt trzeci przyjęcie porządku obrad, punkt czwarty przyjęcie protokołu poprzedniej sesji, punkt piąty podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa podkarpackiego, punkt szósty podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok, punkt siódmy podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w roku szkolnym 2019-2020. Punkt ósmy podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Adamówka oraz określenia granic obwodu publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku. Punkt dziesiąty. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamówka dla zdjęcia wody w obiegu klasne. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntów gminnych na okres powyżej 3 lat. Punkt 12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Punkt 13. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej. Punkt 14. Sprawy różne i wolne wnioski. I punkt 15. Zakończenie obrad. Czy akceptują Państwo przedstawiony porządek obrad? Czy też są jakieś inne propozycje? Proszę bardzo, Pan Wójt. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Prosiłbym bardzo, aby rozszerzyć porządek obrad o 3 punkty. Po punkcie 6. który w tej chwili brzmi podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie na rok 2019. Prosiłbym o rozszerzenie porządku o punkt podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy i ten punkt miałby numer 7. Pozostałe punkty miałyby numer o jeden większy i po takiej zmianie, po punkcie 12, który brzmiałby podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przetargowym gruntów gminnych na okres powyżej 3 lat, dopisalibyśmy jeszcze jeden taki sam punkt, ponieważ będą dwie uchwały wyrażające zgodę na wydzierżawienie wtedy bezprzetargowych gruntów gminnych na okres powyżej 3 lat. I ten punkt miałby numer 13 i po nim kolejny, który wynikł na środowym spotkaniu, posiedzeniu Komisji Rady, podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia składu osobowego Komisji Spraw Społeczno-Gospodarczych i Rolnictwa Rady Gminy Adamówka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panu Wójtowi. Przedstawiam tę propozycję.
Nie widzę innych propozycji. Kto z panów radnych jest za rozszerzenie porządku obrad o punkt 7, 13 i 14 w brzmieniu przedstawionym przez pana wójta? Otwieram głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad. Kto z państwa radnych jest za przyjęcie porządku obrad? Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. Za przyjęcie porządku obrad głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam więc, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Następnym naszym punktem jest punkt 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są jakieś zastrzeżenia i uwagi co do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę żadnych uwag. Otwieram głosowanie nad przyjęciem protokołu z ostatniej sesji. Zamykam głosowanie. Za przyjęcie protokołu z ostatniej sesji głosowało 11 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujący się 1 głos. Stwierdzam więc, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty przy większej liczbie głosów. Przechodzimy, proszę państwa, do punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa podkarpackiego. Po przedstawienie projektu uchwały proszę pana wójta. Panie przewodniczący, wysoka rado, tak jak na poprzedniej sesjach były przekazywane informacje, staramy się o przeznaczenie przez Zarząd Województwa Podkarpackiego środków na dalszy remont drogi wojewódzkiej 835 Lublin Przewoz Grabownica Starzęska. I ten nasz wniosek przy wsparciu pani poseł Anny Schmidt-Rodziewicz uzyskał w tym roku duże dofinansowanie, ponieważ na remont tej drogi są przewidziane środki w wysokości 1,077 tysięcy złotych. Zgodnie z zasadami realizacji takich przedsięwzięć gmina Adamówka, to też wynika ze względu na nasz budżet, jest zobowiązana dołożyć 10%. W przypadku, gdyby dochody naszej gminy były wyższe, to ten udział jest zgodnie z zasadami przyjętymi przez Zarząd Województwa Podkarpackiego byłby wyższy, on tam w skrajnym przypadku dochodzi do 40%. Państwo otrzymaliście projekt uchwały, natomiast my ten projekt przygotowywaliśmy jeszcze kiedy tylko były ustne informacje. My mieliśmy oficjalnego pisma i z tych ustnych informacji
wynikało, że to zadanie będzie się nazywać, no tak jak macie w tej uchwale. Natomiast w piśmie, które przyszło do nas, mówiące właśnie o tych wysokości kwoty i o tym, jakie dokumenty mamy dostarczyć, by Zarząd Województwa Podkarpackiego po pierwsze przygotował umowę, po drugie, żeby ogłosił przetarg na te roboty. No, delikatnej zmianie uległa nazwa. Nie będzie to, nie jest to nazwane przebudową, tylko remont od nowa drogi wojewódzkiej. I nie w, na terenie gminy Adamówka, tylko w miejscowościach Adamówka i Cieplice. Oczywiście to nie ma żadnego wpływu na technologię na tych robót, ponieważ one będą zrobione tak, jak na poprzednich odcinkach od rzeki Złotej w Majdanie do miejscowości Adamówka. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o te informacje dotyczące uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla województwa podkarpackiego. Dziękuję bardzo panu Mikowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania w sprawie uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 3/17/2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa podkarpackiego na realizację zadania publicznego. Czy tak stali też uchwały? Przechodzimy, proszę Państwa, do głosowania. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 12 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Niestety naszym punktem jest punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Po przedstawieniu zmian w budżecie gminy proszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w projekcie zmian w budżecie proponujemy następujące zmiany. W budżecie gminy na rok 2019 proponujemy zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 609 608 zł i 98 groszy. Cała ta kwota pochodzi z dofinansowania projektu pod nazwą Wychowanie Przedszkolne Świętego Mikołaja, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Przy czym, jak panowie radni pamiętają, kwota całkowitego dofinansowania jest wyższa, natomiast to są środki, które zostaną wykorzystane w roku bieżącym na czteromiesięczne funkcjonowanie tego przedszkola oraz na przeprowadzenie adaptacji budynku szkoły podstawowej tutaj bezpośrednio przy urzędzie pod adresem Adamówka 26. W paragrafie drugim zwiększamy wydatki budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 963 308 zł i 98 groszy. Z tego wydatki bieżące zwiększamy o kwotę 963 308 zł i 98 groszy i w wydatkach przepraszam, wydatki zwiększamy o taką kwotę, natomiast wydatki bieżące zwiększamy o kwotę 763 308 zł i 98 groszy i one będą przeznaczone na dotacje dla samorządu województwa podkarpackiego na realizację zadania pod nazwą remont od nowa drogi wojewódzkiej nr 839
5, Lublin, Przewoz, Grabownica Starzeńska w miejscowości Adamówka i Cieplice w kwocie 107 700 zł. Zgodnie z przed chwilą podjętą uchwałą o udzieleniu pomocy oraz realizacja projektu pod nazwą Wychowanie Przedszkolne Świętego Mikołaja. Jest tutaj przeznaczona kwota na wydatki 655 608 zł i 98 groszy. I ta kwota zawiera również udział własny gminy Adamówka w tym projekcie. Ten udział własny będzie wykorzystany w roku bieżącym w pełnej kwocie, która wynosi, kwota ta wynosi 46 tysięcy zł. Wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 200 tysięcy zł i jest ona przeznaczona na rozbudowę budynku świetlicy miejskiej w Krasnym. W budżecie uchwalonym na rok 2019 mamy już zabezpieczoną kwotę 200 tysięcy. 200 tysięcy zabezpieczamy na dzisiejszej sesji i no, mamy rozszerzony porządek obrad o upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 w wysokości 310 tysięcy zł. Łącznie na to zadanie w ciągu tych dwóch lat będzie przeznaczona kwota 710 tysięcy zł. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 353 tysiące 700 zł. Z tego wydatki bieżące zmniejszamy o 146 tysięcy zł. I te 140, na te 146 tysięcy złotych składa się kwota 100 tysięcy złotych, które były przeznaczone na zakup usług remontowych w Urzędzie Gminy oraz zakup usług remontowych, remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Adamówce 46 tysięcy złotych. To były środki, które zabezpieczaliśmy na przy ostatniej zmianie budżetu. Zresztą no też mówiłem o tym, że to są środki, które wykorzystamy na nasz udział w realizacji projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego. I wydatki majątkowe zmniejszamy o kwotę 207 700 zł. Jest to kwota, która do tej pory była zapisana w wysokości 170 tysięcy na przebudowę dróg gminy na terenie gminy i 37 tysięcy 700 zł z opracowania dokumentacji na budowę gminnego szlaka kultury w Adamówce. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu Wójtowi za przedstawienie zmian w budżecie gminy. Otwieram dyskusję z państwem zmian w budżecie. Jeżeli są pytania, to proszę bardzo. Chciałem też serdecznie powitać na sesji Rady Gminy tutaj obecnego pana. Witamy serdecznie. Dzień dobry, panie Bartek, Życie Podkarpackie. Witam serdecznie. Czy są jakieś pytania co do zmian w budżecie gminy? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 3, łamane przez 18, łamane przez 2019. Rady Gminy Adamówka z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Czytamy dalej też uchwały, przechodzimy do głosowania, tak? Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za podjęcie uchwały głosowało 12 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Wykonanie uchwały zleca się panu wójtowi Radomska. Uchwała wchodzi w życie
dniem podjęcia. Następnym naszym punktem jest punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Uchwała ta, tak jak wspomniałem, przy zmianach w budżecie jest niezbędna do tego, abyśmy mogli zawrzeć umowę z wykonawcą, który no, wszystko na to wskazuje, że w powtórzonym przetargu zostanie wyłoniony, ponieważ no, mamy ofertę, która jest o 33 500 zł tańsza od tej oferty, która była w poprzednim przetargu, czyli ta kwota, która łącznie zostanie zabezpieczona razem z upoważnieniem w wysokości 310 tysięcy złotych do zaciągnięcia tego zobowiązania na rok 2020 pozwoli nam zawrzeć zarówno umowę z wykonawcą, bo tutaj mamy ofertę w wysokości około 696 tysięcy złotych, także jeszcze około 14 tysięcy złotych pozostanie nam na zatrudnienie inspektora nadzoru, co na pewno będzie możliwe za kwotę znacznie mniejszą po przeprowadzeniu stosownego postępowania. Zadanie to realizujemy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakończenie jest przewidziane na wrzesień 2020 roku. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 3 łamane przez 19 łamane przez 2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2019 rok. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam więc, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Następnym naszym punktem jest punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w roku szkolnym 2019-2020. O przedstawienie projektu uchwały proszę o mnie pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ta uchwała jest formalną akceptacją ustaleń, które zapadły już kilka tygodni temu. Związane jest to z rozszerzeniem zadań, które będą realizowane przez szkołę podstawową w Adamówce i pan dyrektor mógł te zadania realizować prawidłowo na rok szkolny 2019-2020 zwalnia się go z obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Uchwała nr 3 łamane przez 20 łamane przez 2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w roku szkolnym 2019-2020. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały.
Zamykam głosowanie za projektem uchwały. Głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam więc, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Radomska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych. Przepraszam, punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków zasad, trybu przyznawania i pozbawiania rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, wysoka rada, projekt uchwały wszyscy panowie radni otrzymaliście. Tam w tym projekcie uchwały do uzgodnienia zostało to ustalone na środowej posiedzeniu komisji. Paragraf 4 ustęp 1. Stypendium sportowe może być przyznawane na okres do 12 miesięcy. Takie były sugestie właśnie komisji. Oraz paragraf 6 ustęp 2, w którym jest określone minimalne i jest określona minimalna i maksymalna wysokość tego stypendium. Stypendium może wynosić nie mniej niż 100 zł, nie więcej niż 500 zł miesięcznie. Stypendium, te zasady generalnie dotyczą tych zawodników, którzy uprawiają dyscypliny sportowe poza naszymi klubami, bo jak wiemy, że nasze kluby prowadzą szkolenia i biorą udział w różnego rodzaju rozgrywkach, w zasadzie dwóch dyscyplinach, czyli piłce nożnej, można powiedzieć trzech piłce nożnej, chłopców, dziewcząt i siatkówce. Także w tej chwili stypendia są jakieś przyznawane? Nie. Ja przypomnę dla tych, którzy są po raz pierwszy w Radzie, że Rada Gminy w poprzedniej kadencji, można powiedzieć, próbowała mieć taką uchwałę, ale ona została uchylona przez nadzór prawny wojewodów. Mam nadzieję, że ta będzie spełnia wszystkie pytania. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała numer 3, łamane przez 2021, łamane przez 2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków zasad, trybu przyznawania i pozbawiania rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Adamówka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana wójta. Panie przewodniczący, wysoka rado, jeżeli chodzi o tą uchwałę, no to
najistotniejszą sprawą jest tutaj załącznik do tej uchwały, który mówi o tym, jakie szkoły podstawowe będą funkcjonować na terenie naszej gminy od 1 września 2019 roku. Przy czym od razu chcę zaznaczyć, że będą to te same szkoły, które funkcjonowały w tym okresie przejściowym wprowadzania reformy oświaty. Przy czym szkoła podstawowa gminy Jana Pawła II w Adamówce prowadziła również klasy gimnazjalne. 1 września tych klas gimnazjalnych nie będzie. Natomiast jeżeli chodzi o tą szkołę, to ona jeszcze tutaj zawiera pewną historyczną, w pewnym sensie nieprawidłowość. Może to nie można nazwać nieprawidłowością, ale proszę zwrócić uwagę, że adres tej szkoły to jest Adamówka 26, czyli ten adres pierwszej siedziby szkoły podstawowej w Adamówce. W okresie tym przejściowym szkoła objęła również byłe gimnazjum, czyli ten budynek, który jest pod adresem Adamówka 180, ale nie możemy tego zmienić w taki, można powiedzieć, prosty sposób, dlatego że będzie konieczność podjęcia uchwały w sprawie likwidacji tej szkoły poprzez przekształcenie i zmianę adresu. Ale to już spokojnie odrębnym aktem, odrębną uchwałą zrobimy w przyszłości. No dlatego, że jednak ja uważam, że siedziba to miejsce, gdzie jest pokój dyrektora, gdzie jest sekretariat, a to wszystko mieści się właśnie już pod adresem Adamówka 180. Szkoła ta obejmuje swoim obwodem miejscowości Adamówka, Krasne, Dobcza, Pawłowa oraz część wsi Cieplice, czyli przysiłki Bielek i Szelby. Drugą szkołą jest szkoła podstawowa gminy błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Majdanie Siemiawskim i ona obejmuje całą miejscowość Majdan Siemiawski. I trzecią szkołą jest szkoła podstawowa w Cieplicach, która obejmuje swoim obwodem szkolnym Cieplice z wyłączeniem przysiłków, które są w obwodzie szkolnym w Adamówce, czyli przysiłki Bielej Szechy. A oprócz tego też jest tak, że część rodziców mieszkających w tej miejscowości Cieplice poza tymi wyłączeniami jednak zapisuje dzieci, część uczniów też uczęszcza do szkoły w Adamówce. Są to różne przypadki ze względu na to, że w jednej klasie byłby jeden uczeń, w kolejnej klasie byłby 3 uczniów, ale zdarzają się też pojedyncze przypadki dotyczące innych sytuacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Witam serdecznie na sesji pana Darka Fabryka, pracownika gminy Adamówka, jak również pana Grzegorza Kołosionka, pana architekta. Witamy serdecznie. Czy są jakieś pytania, proszę państwa, co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała numer 3/20/2019 Rady Gminy Adamówka dnia 17 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Adamówka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku. Otwieram głosowanie na projekt uchwały.
głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam więc, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Adamówka. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Adamówka dla ujęcia wody w obrębie Krasny. Poproszę pana burmistrza o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, że tutaj głos oddamy autorowi tego opracowania. Ja tylko powiem tytułem wstępu, że jest ono niezbędne, abyśmy mogli zagospodarować drugie źródło, które jest na terenie miejscowości Krasny, można powiedzieć tuż przed Pawłową. Po uchwaleniu tego planu będziemy mogli dokończyć projekt rozpoczęty, bo ten projekt tak naprawdę był rozpoczęty. Natknęliśmy się na problem związany z tym, że tam formalnie na działce, na której jest to źródło, tak naprawdę no, formalnie jest las, bo tam lasu faktycznego nie ma. Natomiast no, musieliśmy przeprowadzić całą procedurę, żeby można było ten grunt wyłączyć z produkcji leśnej. Także też podkreślam, że będziemy potrzebować środki na to, żeby projektować i dlatego w tym miejscu też apel o oszczędne plany dotyczące jakichkolwiek robót, dlatego że to są zadania strategiczne dla gminy, zapewnienie wody. Oczywiście mówienie teraz, kiedy jest miesiąc maj i pada, to może jest nie na miejscu, ale musimy pamiętać, jak bardzo jeszcze końcem kwietnia baliśmy się tego, że będzie no, też na naszym terenie jakaś dramatyczna susza. Także już jestem po rozmowach z projektantem. Zmienimy troszeczkę koncepcję. Tam też będzie zbiornik taki, który będzie gromadził wodę. Ta koncepcja jest konieczna z tego względu, że wstępnie zakładaliśmy, że źródło, którym gospodarujemy w tej chwili, które jest wykorzystywane, będzie miało wydajność 5 kubików, a się okazało, że ma wydajność 3 razy większą. Także ten zbiornik, który tam był przewidziany na 15 kubików łącznie z obu źródeł, no jest już wykorzystywany przez to jedno źródło, ale dzięki temu będziemy mogli gromadzić większe zapasy wody, ponieważ ten zbiornik ma 50 kubików, zbiornik wyrównawczy na ujęciu ma 300 kubików, no tutaj też myślę, że w granicach co najmniej 50 kubików, a może i większy wybuduje, ale myślę, że pan przewodniczący powiedział do naszego opracowania. Dziękuję bardzo panu uchwały. Proszę bardzo, mam zabranie głosu. Proszę państwu, jestem autorem planu właśnie podjęcia wody w miejscowości Krasne. Ten plan już raz był przez nas sporządzany, ale tak jak tutaj pan tu powiedział, wyszły okoliczności z lasem. Trzeba było sporządzić inwentaryzację stanu lasu, tak żeby można było w ogóle sporządzić wniosek o wyłączenie tych gruntów z produkcji leśnej i uzyskać zgodę na ich wyłączenie. Taka zgoda uzyskiwana jest wyłącznie w procedurze sporządzenia planu miejscowego. Dlatego trzeba było ten plan po prostu ponownie podjąć. Uchwała, cały plan przeszedł całą procedurę. Dużo się zmieniło w stosunku.
pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała numer 3/20/2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamówka dla ujęcia wody w budynku Krasne. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam więc, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntów gminnych na okres powyżej 3 lat. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana Darka. Więc wpłynął do nas wniosek o inwestora, który chciałby wybudować na terenie gminy fotowoltaiczne panele. I to by były farmy takie zlokalizowane w miejscowości Dobrcza za byłym gospodarstwem rolnym. Tam mamy taką działkę około 25 hektarów. Oni tam potrzebują około 2 hektarów tej działki. W miejscowości Adamówka, to jest tutaj za Adamówką, jak się jedzie na tak zwane łynki, nie wiem czy wszyscy wiedzą, tam mamy też taką działkę około 50 hektarów. Też byłby tam taki miejsce około 2 hektarów do wydzierżawienia. I trzecie miejsce to jest pastwisko w miejscowości Cieplice na Babiej Górce. Też około 2 hektarów. Wiadomo, że zgodnie z ustawą o regulacji nieruchomościami nie można wydzierżawiać gruntów powyżej 3 lat bez zgody na gminy, dlatego ta zgoda jest potrzebna. To jest w sumie to. Jeżeli są jakieś jeszcze pytania, to mogę odpowiedzieć. Dziękuję bardzo panu. Są pytania. Od jakiej firmy wpłyną? To jest firma, która zajmuje się pozyskiwaniem gruntów. Jeszcze dokładnie nie wiem, kto będzie inwestorem, bo oni zajmują się pozyskiwaniem tych gruntów i wyrażeniem, uzyskaniem zgody na taką dzierżawę, natomiast inwestor jeszcze nie jest inwestor znany. To jest firma GMU. Minimalny czas, jeżeli oni jaki potrzebują, na ile lat? 25 lat. Jeszcze 25. Też a górna granica możemy jakoś określić, czy nie, na ile nie? Tak jak rano, ale podjąć uchwałę o sprzedaży, to chyba nie będzie żadnym. To wolny okres. Czy są inne pytania? Nie widzę więcej pytań. Uchwała numer 3/24/2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntów gminnych na okres powyżej 3 lat. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam więc, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia, punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntów gminnych na okres powyżej 3 lat. O przedstawienie projektu poproszę również pana Darka. To jest druga uchwała, to są grunty położone w miejscowości Dobrcza bezpośrednio za budynkami gospodarczymi. Grunty te są użytkowane w tej chwili przez mieszkańców osiedla po byłym PGR-ze. No i tam niektórzy chcą tych gruntów używać też dłużej niż trzeba, bo muszą te umowy później wznawiać.
przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania co do tej uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 3/25/2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprawnym gruntów gminnych na okres powyżej 3 lat. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam więc, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Wykonanie uchwały powierza się panu wójtowi gminy Adamówka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia składu osobowego Komisji Spraw Społeczno-Gospodarczych i Rolnictwa Rady Gminy Adamówka. Państwa w uchwale proponuje się rozszerzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Adamówka. Uzasadniam to tym, że jak powołaliśmy komisję drugi raz, kolega był nieobecny, a wyraża zgodę na pracę tej komisji. Dla formalności zapytam, czy pan kolega Cyndał Stanisław wyraża zgodę na pracę komisji? Tak. Dziękuję. Czytam więc uchwałę. Uchwała nr 3/26/2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie rozszerzenia składu osobowego Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Adamówka. Działając na podstawie artykułu 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2018 roku, pozycja 994. Rada Gminy Adamówka postanawia, paragraf pierwszy, powołać do składu Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Rolnictwa radnego Stanisława Hendała. Paragraf drugi, skład osobowy Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Adamówka przedstawia się następująco. Pan Lisik Artur, pan Kuber Antoni, pan Kubaj Edward, pan Bobko Czesław, pan Książek Jan, pan Smyk Jan i pan Dymbał Stanisław. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam więc, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej. O przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka proszę panią kierownik. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, najpełniejsze sprawozdanie do zapoznania się, myślę, że każdy z państwa zapoznał się z tym sprawozdaniem. Powiem tylko tak pokrótce, bo po prostu przedstawię główne zadania, które zostały zrealizowane przez Gminę Pomocy Społecznej w Adamówce w ubiegłym roku. Przede wszystkim możemy odnieść się do ustaw, na podstawie których właśnie realizujemy te zadania. Przede wszystkim jest ustawa o pomocy społecznej, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy
pytania do sprawozdania? Proszę bardzo. Rozumiem, że co do sprawozdania tutaj pani kierownicy zastrzeżeń nie ma, także przechodzimy do następnego punktu. Punktu 16. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej. Jeżeli pani kierownicy tutaj by chciała jeszcze to powiedzieć, to proszę bardzo. Z terenu jednego z zakładów pracy.
na terenie naszej gminy. Ale kiedy przedstawiłem o jaką folię chodzi, to absolutnie nie ma o czym rozmawiać. Ta folia może być tylko i wyłącznie spalona w spalarni, która zajmuje się spalaniem odpadów przemysłowych. Wiadomo, że taka spalarnia nie będzie rozmawiać z żadnym z rolników, a podejrzewam, że nawet z gminą, bo my nawet sami nie możemy dostarczać tych odpadów do spalarni. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, do czego odpadku się. W tej chwili tam trwają negocjacje na temat ceny za utylizację tych odpadów i ona w tej chwili, ta cena, waha się w granicach 500 zł od tony. No wszystko jest jeszcze do jak gdyby ustalenia, bo są tutaj określone problemy. Na pewno producenci, którzy wytwarzają te odpady, zechcą, jeżeli już płacić, to za konkretną ilość, czyli jest przede wszystkim konieczność zważenia tych odpadów, no i dostarczenia ich do instalacji. Dostarczyć we własnym zakresie na pewno nie mogą, bo na przewóz odpadów trzeba mieć zezwolenie po prostu. To nie jest tak, że ktoś sobie te odpady może w dowolny sposób zamieść. W przyszłym tygodniu być może będą informacje na temat właśnie możliwości odbierania tych odpadów do utylizacji poprzez spalenie. No, na pewno my tutaj jako gmina nie możemy się tym problemem zająć, dlatego że my odpowiadamy za gospodarkę odpadami komunalnymi, a to nie są odpady komunalne. No, każdy chyba to rozumie, że to nie jest odpad komunalny. Nie umywamy rąk, ale tak nasze działania tutaj mogą być tylko i wyłącznie organizacyjne. Dwa spotkania w zarządzie spółki, która obsługuje naszą gminę w zakresie odpadów komunalnych. I, no i to po prostu rzeczywiście, tak jak tutaj pan wiceprzewodniczący powiedział, no nasza gmina jest pod tym względem specyficzna w tym rejonie, bo jest największa produkcja rolnicza związana z hodowlą krów mlecznych, a przy tej produkcji powstają największe ilości tych odpadów. Pierwsze problemy pojawiły się na terenie naszej gminy, ale się rozszerzą dla każdego producenta, no przynajmniej która ta spółka obsługuje na terenie, który jest w zakresie właśnie działania spółki, która i nas obsługuje. Także tutaj będziemy chcieli na pewno te sprawy uzgadniać z rolnikami, bo to jest kwestia, jak często ma to być odbierane. No na pewno nie co miesiąc, bo to będzie tworzyć tylko i wyłącznie dodatkowe koszty. Jakieś rozwiązanie musi się znaleźć, bo tych odpadów z gospodarstwa, z niektórych gospodarstw na terenie naszej gminy jest po prostu dużo. Bo powiedzmy, tych odpadów może być w skali gminy, no w granicach no nawet tony miesięcznie, a są to odpady, które są bardzo objętościowe, bo to nie są odpady cięższe, jeżeli chodzi o ciężar właściwy, no tylko że jest tego dużo objętościowe. Mianowicie z tego, co mniej więcej wiadomo, wszyscy producenci plastików, tamówek takich, tych są też z góry obciążeni na przykład
tam kosztami częściowej utylizacji. No, a tu nie wiadomo jak kurczę się z tymi foliami, tymi rolniczymi, bo tutaj wszystko spada tylko na rolnika. No i ten rolnik, prawdę mówiąc, no, no nie wie co teraz zrobić, bo no, każdy umywa ręce, a on dostaje z problemu, nie? Na dzień dzisiejszy. No i może by się też tak właśnie w jakiś sposób zorientował, czy gdzieś tam dowiedział, czy producenci tych folii właściwie, co dostarczają do rolników, czy dostawcy, w jaki sposób nie powinni też podnosić jakiejś odpowiedzialności za to, no bo zostawiamy tylko rolnika. Nie, tutaj problem w przypadku dużych gospodarstw nie dotyczy tylko i wyłącznie folii, ale on dotyczy też na przykład bigbagów, które są powszechnie stosowane w dużych gospodarstwach. I kiedyś podobno, ja mówię na, podkreślam, podobno był obowiązek po prostu przyjmowania przez sprzedawcę tych bigbagów, no tak jak jest w tej chwili z opakowaniami dotyczącymi środków ochrony roślin. I tutaj być może, że jest sytuacja taka, że ktoś tam no, umywa ręce i być może, że ten rolnik rzeczywiście, jeżeli u kogoś kupuje tą folię, wiadomo w jakim celu, no, być może, że powinien sprzedawca przyjąć tą folię z tego. Przyznaję, że w tej kwestii nie mam informacji takich, które po prostu byłyby wiążące. Ale wiem, że z bigbagami tak podobno było. I teraz rzeczywiście to jest spychane na rolnika. A jeszcze Pani Wójcie, nie wiadomo na tego planu Morawieckiego do zwiększenia kursu, to też na nasze gminy przewoz jakozwoty. Więc to będzie realizowane przez powiat we współpracy z gminami. Ludzie, wybory, które się zbierają, a w komisjach nie chce się jego zadać, bo nie jak teraz mogę się będzie się dziać w komisjach. A nie będzie mogło. Będziemy musieli skorzystać już z kredytu, bo cała inwestycja, no zobaczymy po przekroku, dlatego nawet nie zabezpieczamy, żeby 10 razy do tematu nie wracać, ale jest to inwestycja, która najprawdopodobniej będzie kosztować więcej niż 1 000 000 zł. Przypomnę, że w PROW-ie zasada jest taka, nie taka jak w przypadku tutaj odnawialnych źródeł energii, że można występować o zaliczkę. Tam musimy jedno i drugie zadanie w całości sfinansować i dopiero później otrzymamy zwrot środków. No naprawdę musimy wszystkie inne
inne zadania maksymalnie ograniczyć. Ja nie mówię tego w tym sensie, że tam tych dołków nie zasypiemy tłucznie. No, że to z tego nie będzie. Natomiast musicie sobie, panowie radni, zdać sprawę z tego, że musimy inne wydatki maksymalnie ograniczyć. Bo ja przecież wspominałem, że z budżetu gminy trzeba będzie też dołożyć do odnawialnych źródeł. Także to nie jest wszystko na takie proste. My przez bardzo długi okres czasu byliśmy po raz pierwszy gminą, której groziła niewypłacalność. Zastanawialiśmy się z panią skarbnik, czy nie będziemy korzystać z tego zapisu, z którego nigdy nie korzystaliśmy, z tego upoważnienia, że 500 tysięcy możemy zaciągnąć po prostu takiego kredytu na przejściowe finansowanie deficytu w danym roku. Także realizuje, jak się realizuje olbrzymie zadania, to są też i określone problemy. I powiem dla przykładu o fotowoltaice i kolektorach słonecznych. Mieszkańcy, u których było robione, dawno zapomnieli. A my dziś jeszcze, chociaż już mamy na szczęście zaakceptowane i wiemy, że dostaniemy, bo zawsze jest takie zagrożenie, że możemy nie dostać tych środków. To nie są środki, które leżą na wyciągnięcie ręki. To się tak tylko łatwo mówi. Zresztą mamy mieszkańców, którzy próbują uzyskać dofinansowanie z programu Czyste Powietrze. Tam nie ma niczego nadzwyczajnego, ale mnóstwo rzeczy trzeba spełnić. I znam już takich, którzy mówią, gdyby wiedział, że to tyle trzeba, to bym nawet nie występował do finansowania. No to właśnie. I teraz, jeżeli my już tyle włożyliśmy w to, żeby te projekty realizować, żeby uzyskać dofinansowanie, no chyba nie podejmie teraz decyzji, że rezygnujemy z 500 000 złotych. I dlatego musimy robić na miarę naszych możliwości. I po prostu ten rok musi być takim rokiem, gdzie musimy się skoncentrować na uzyskaniu efektów z tego, co możemy uzyskać, tego, gdzie są dofinansowania. A przy kolektorach czekaliśmy i ciągle jeszcze czekamy na zwrot środków, które były zapłacone ze środków budżetu gminy jeszcze w ubiegłym roku. Także to nie jest coś, co błyskawicznie następuje. Także trzeba tutaj po prostu cierpliwości. A na pewno zabraknie nam środków we wszystkich działach, tam gdzie jest energia elektryczna, bo doskonale my panowie wiecie, że energia podrożała i to bardzo mocno. A my planowaliśmy budżet jeszcze przed przetargiem. I też trzeba będzie do tematu wrócić. Także będzie na pewno pod względem finansowym bardzo ciężko i musimy tylko ograniczyć po prostu pewne wydatki, które niestety muszą poczekać. Nie ma czegoś. Ja po prostu nie mówię o generalnym remoncie teoretycznym. Żeby zasypać, zabezpieczyć to, żeby nie zepsuć tego, cośmy zrobili. To tylko nie wiem. A to mówiliśmy również, a to mało, żeby gdzieś na szczerze mamy takie składki, ale nie było zapłacie, bo nie ma nawet tak przy rodzinie ta noc, jak poświętą do kościoła, gdzie chce powiedzieć, ale także było na stanie, gdyby czas już mamy też zasypać, żeby kamień tego, bo to mamy potrzebne słowo. A na to też są potrzebne? No są, ale to jest takie potrzebne. Jeżeli są potrzebne pieniądze, żeby ktoś posiedział przez kilka godzin, to tym bardziej są potrzebne we własnej sprawie, bo sołtys nie jest wybierany do mnie. Także to czasami trzeba pokazać, co się da od siebie. Proszę bardzo. Witam panie przewodniczący, panie wójcie, Wysoka Rado, szanowni goście, panie i panowie. Ja
jeszcze tylko wrócę i radnemu mówiłem 4 lata temu, że ta firma wykonywała tą dróżkę i mówiłem, że jeżeli ona jest poniżej powierzchni, więc wiadomo, że skutki są takie, jakie są. Ale ja mam propozycję. Jest firma zleżańska, bardzo ładnie te kamienie rozsypuje, jadąc pojazdem i tam nie trzeba dużej ilości, tylko po prostu, nie wiem, może nawet czy 3 składy i jak ktoś mówi, rozcięłoby te kamienki i sprawa jest załatwiona. Wiele takich grup zostało w poprzednim okresie czasu wykonane i uratowane. I tutaj też jest bez żadnych tam jakichś większych problemów. Może akurat się gdzieś jakiś ten grosz znajdzie, może firma poczeka na późniejszy okres składy i tak by było. Drugie pytanie, które mam i to tych, którzy mają tak zwane sonary. Niektórym to, czy to się zapowietrza, czy pewnie nie działają, one proszą o to serwisanta, żeby po prostu była ta szybsza realizacja zgłoszeń. Ja wiem, bo ja mam już wiele lat i jeżeli jest taki pan w Przeworsku, on jest serwisantem na terenie gminy Tarnogród. I zadzwoniłem do 1,5 godziny, już był i usunął awarię. Tylko się tam płacę, bo ja mam już wiele lat. Dlatego, bo zgłaszają, kiedy z innymi mieszkańców i użytkowników solarów. Dziękuję. Więc ten okres przejściowy, który myślę, że oczywiście był problematyczny, się skończył. W tej chwili ja nie spotykałem się z problemami. Rzeczywiście bezpośrednio po... W czasie tym okresie jak gdyby odbioru, to rzeczywiście były takie problemy, ale w tej chwili ja się nie spotkałem, żeby ktoś czekał długo, bo firma, która nam wykonała i udzieliła gwarancji na okres 5 lat, ma podpisaną umowę serwisową i jest firma i my nie możemy sobie wybierać serwisanta, bo byśmy stracili gwarancję. W Tarnogrodzie była zupełnie inna sytuacja, ponieważ upadła firma, która zrealizowała inwestycje. Natomiast nasza firma póki co działa. Jeżeli są gdzieś jakieś tam awarie, tutaj to wszystkie zgłoszenia przyjmuje pracownik gminy, pan Zwoliński. Ja ci powiedziałem, że nie są serwisowane, tylko czas, okres czasu, żeby skrócić, ponieważ ci, to on się martwią, co będzie dalej. Ja wiem, co to wiadomo, jeżeli na zbiorniku, czyli na wejściu wychodzi o 250 stopni, a zbiornik, czyli wejście na zbiornik i wyjście jest no, prawie zimne. Ja to miałem i dlatego sam przeżyłem to, bo szok, po 190 i więcej rosła temperatura. Nie wiedziałem, co się dzieje, więc przedzwoniłem firmę Przeworsku, a skierowała mnie do pracownika, który serwisuje w Tarnogrodzie i mówię, że do 1,5 godziny już był i usunął. No nie było to problem, bo było zapowietrzenie i tam jakieś jeszcze coś przeczyszczenie i już problem z głowy. Dlatego ja mówię o okres. I ci to użytkownicy teraz zgłaszają. Ja tylko przedstawiłem problem, a nie, że ja też mówiłem, że do pana inspektora Zwolińskiego w gminie. Tylko mówię, ja zgłaszam i nic się nie działo. Nie o to chodzi, że nie zrobiono, czy nie będzie. Tylko chodzi o czas realizacji. Bo jak serwis, to wiadomo, zgłaszam i w jakimś tam krótkim okresie czasu otrzymuję to wykonanie tej usługi. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania są lub inne sprawy? Nie wiem, że już więcej żadnych spraw. Mówimy, że temat dzisiejszej sesji został wyczerpany. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za udział w tej sesji panu wójtowi i serdecznie pani skarbnik. Dziękuję pani kierownik. Dziękuję serdecznie również naszym gościom. Dziękuję panu redaktorowi Życia Podkarpackiego. Dziękuję również panu architektowi. Dziękuję pracownikowi gminy. Dziękuję panu radnym. Serdecznie dziękuję pani sołtysze również.